Tak. Przepięknie. Cisza. Tak jak lubię. Jest mikrofon, żeby nie było. Ale to dlatego, bo jestem troszeczkę od kamery oddalony. Dobra. Koniec żartów. Przed nagraniem. Jeszcze się napiję, bo ludzi nie ma. Nikt nie będzie tu przeszkadzał. Ale góra jest dla wszystkich. Więc tak naprawdę to ja przeszkadzam. Cześć wszystkim, witam ze szczyty góry Świętego Mikołaja. Albo właściwie powinien zacząć słowami, czy Święty Mikołaj istnieje? Tak, istnieje, inaczej nie byłoby tej góry i tego, co tutaj zastałem. Góra jest bardzo tajemnicza. Już z tego powodu, ponieważ pytając mieszkańców Gdyni, to tak praktycznie niewielu wie o istnieniu tej góry tak naprawdę. Tak przynajmniej zasłyszałem, tak się mówi. Ja spytałem się rzeczywiście jednego z moich przyjaciół, który mieszkał jakiś czas w Gdyni i kiedyś przy okazji zapytałem go, czy zna tą świętą górę. Więc on nie wiedział, o jaką górę w ogóle chodzi. No, ale mniejsza z tym, to potwierdza tylko fakt, że rzeczywiście góra jest, nazwijmy to, troszeczkę pomijana, jeżeli chodzi o przewodniki turystyczne i tego typu historie. Natomiast ona wytworzyła swoją własną historię, bardzo tajemniczą, która właściwie spopularyzowana została ostatnimi laty przez różne publikacje w sieci, czy też w mediach socjalnych, gdzie po prostu pojawiła się, wypłynęła z mgieł, nazwijmy to, historii i jakiś czas było o niej dosyć głośno. Powstały, nazwę to ostrożnie, hipotezy i teorie, które twierdzą, że nie jest to góra, a jest to po prostu pradawna piramida, ponieważ jej regularny kształt i kąty zboczy niezwykle, powiedzmy, uderzająco podobne są do kątów wielkiej piramidy Cheopsa oczywiście, czyli czy też piramid egipskich. Czy tak jest, czy nie? No tu można by się zacząć spierać. Powiem wam, że podobny przypadek mamy w Bośni, tak zwana piramida w Bośni, która również nie jest jednoznacznie uznana za takową, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że zespół ekspertów z Egiptu potwierdził, że rzeczywiście jest to rodzaj piramidy. Ja mam na to troszeczkę swoją własną teorię. Uważam, że tak jak ja to postrzegam, tak jak zasób moich informacji mi pozwala, to skłonny jestem do zaakceptowania, że również i ta góra jest górą naturalną. Natomiast nie wykluczam, że została zaadoptowana przez tamtejszą kulturę i nadano jej sztucznie kształt takiej właśnie, powiedzmy, formy przypominającej piramidę. Ten kształt nadano prawdopodobnie, no, nieprawdopodobnie, tylko jeżeli nadawano jakiś kształt, to oczywiście nadawano go celowo. Ale jak już wspomniałem, jest to tylko i wyłącznie hipoteza. Niektórzy twierdzą, że tutaj na samej górze jest, czy też panuje pewien rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, który jest, odbiega od normy, od powiedzmy tego standardu, jaki tutaj mamy, powinniśmy mieć, czy powinniśmy oczekiwać. Czy tak jest, również tego nie udało mi się
potwierdzić. Nie wiem, nie mam tu żadnych przyrządów mierniczych też i nie znam nikogo, kto mógł takie pomiary tutaj wykonać. I jak i też nie dokopałem się do żadnych takich, powiedzmy, neutralnych informacji na ten temat. Aczkolwiek nie zdziwiłoby mnie to, gdyby taka sytuacja rzeczywiście zaistniała. Nazywa się to miejsce też Czarną Piramidą i jak niektóre legendy, czy też niektórzy badacze, oczywiście mowa tu, jeżeli ja tutaj to słowo badacze wymienię, to powiem wam, że tak naprawdę nie ma żadnych badaczy tego terenu, oprócz właśnie badaczy alternatywnych, czyli takich, którzy z własnej inicjatywy podjęli się wyjaśnienia zagadki tego ciekawego miejsca. No i oczywiście ich teorii, które na ten temat powstały, jak właśnie owa Czarna Piramida i grobowiec jednego z władców tutaj starożytnej, zaginionej, czy powiedzmy cywilizacji, która gdzieś we mgle historii zniknęła. Powiedzieć trzeba, że jest kilka faktów mówiących, że rzeczywiście to było miejsce kultowe, przynajmniej w dawnych czasach. Dlaczego? Ponieważ właśnie, jak pokazywałem wam, zaadoptowano to miejsce tutaj na potrzeby naszej dzisiejszej religii, nazwijmy to, naszego kultu chrześcijaństwa, a adoptowano takie miejsca zawsze na miejscu byłych innych kultów religijnych, po to, aby po prostu zakryć jakby tą energię emanującą, ten spirytualizm dawnych czasów i zaznaczyć nową epokę, nowe czasy miały przyjść, w których nie było miejsca dla pradawnych bogów. Fakty są takie, że rzeczywiście były tu prowadzone prace archeologiczne, aczkolwiek one jakby mniej lub bardziej przypadkowo się tutaj jakby pojawiły, ponieważ w czasie rozbudowy Gdyni zaczęto natrafiać różne artefakty, między innymi w latach 30. znaleziono tu rzeczywiście prawdziwy skarb, można było to powiedzieć, taki kociołek z monetami i różnymi kosztownościami. Niektórzy twierdzą, że były one właśnie schowane, ponieważ, no, jak to bywało, ludzie uciekając gdzieś z tych terenów chowali różne rzeczy w nadziei, że powrócą. I to znalezisko nie było tak aż bardzo stare. To był, powiedzmy, XVI wiek, XV, XIV, czyli można powiedzieć takie czasy bardziej nowożytne. Znaleziono też ciekawy medalion, który miał tutaj jakby zabezpieczać tego, który ten medalion miał od demonów, które tutaj miały sobie używać, nazwijmy to, i tak dalej. Ale już same takie właśnie legendy i znaleziska mówią, że góra, że pamięć tej góry w jakiś sposób utkwiła w historii tutaj okolicznych mieszkańców, choćby właśnie z powodu owych amuletów i różnych takich historii, a to zawsze, nie ma wyjątku, ma związek z jakimiś bardzo dawnymi, odległymi od nas czasami. Czasami, kiedy właśnie słońce było Bogiem. I tutaj jest coś bardzo ciekawego. U podnóża tej góry znaleziono swego czasu też grób, który nazwano, to znaczy, że było to miejsce pochówku kultury łużyckiej. Tak to oceniono, ale to są nazwy nasze dzisiejsze. Tak naprawdę nie wiadomo, co to była za kultura. I tu zaczyna się coś bardzo ciekawego, ponieważ datowano to znalezisko na około 1400 lat przed naszą erą, co jest bardzo ciekawe. I wszelkie przedmioty, które tu wokoło znaleziono, ponieważ powiedzieć trzeba, że Gdynię też rozbudowywano,
Gdynia jest miastem młodym, które nie było, to była wioska i po prostu zbudowano port i też tą górę poniekąd zdeformowano, używając tutaj jej zasobów, piachu i takich różnych innych materiałów potrzebnych do budowy owego miasta. Jeszcze do lat 50. tutaj była żwirownia, gdzie część tej góry została, po prostu mówi się, że komuna zrobiła tu żwirownię. Później to zakończono ten etap i jakby przestano już tutaj wydobywać. Natomiast to, co znaleziono, świadczy, że rzeczywiście działy się tu dziwne rzeczy. Dziwne o tyle, ponieważ nie wiemy, jaka była to kultura i skąd przybyła. Mamy tylko owe datowania i tu ja jeszcze raz właśnie chciałem wspomnieć, że dzisiejsze metody datowania są zupełnie, powiedzmy, odległe od wyobrażeń, które niektórzy z nas mają na temat, jak to się datuje i tak dalej. Nie będę teraz w to wnikał, ale jest tak jak z techniką, tak jak z naszymi komputerami, iPhone'ami i różnymi innymi historiami. Technika idzie do przodu. Ja już wspomniałem o tym, aby uważać na to, bo często jest tak, że my tkwimy jeszcze 30-40 lat temu i cały czas powtarzamy te same schematy, że taka albo inna metoda jest niepewna, bo 40 lat temu już stwierdzono, że nie działa. Mamy inne zupełnie metody oceniania, tak nazwę to, oceniania, badania i datowania, ale w to nie będziemy wnikać. Ja z mojej strony powiem wam, że właśnie to są lata 1400, 1200, 1000, te właśnie ten okres czasu mniej więcej, powiedzmy, on właśnie był bardzo burzliwy w dziejach Europy, ponieważ według niektórych badaczy miała miejsce właśnie owa niezwykła katastrofa, która nawiedziła Europę i właściwie zakończyła jakby funkcjonowanie jednej z pradawnych cywilizacji tutaj na tym terenie. Przypomnę, że również wtedy nie istniało jeszcze Morze Bałtyckie. Ono było efektem tejże właśnie katastrofy. I dlatego nie dziwiłoby mnie to, że tu na tych terenach takie właśnie miejsce kultu powstało. Czy był to rzeczywiście grobowiec owego władcy, czy nie, to jest to dla mnie sprawa dyskusyjna. Natomiast fakty historyczne, wykopaliskowe korelują z badaniami innych badaczy, nie tylko polskich, ale również zagranicznych, którzy właśnie ten okres czasu uważają za niezmiernie ciekawy, ponieważ on jakby pewne znaleziska archeologiczne tutaj na północy Europy ukazują zupełnie inny obraz historii niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Także tu się działo i dlatego mogła taka właśnie owa kultowa góra powstać. Czy ona została usypana, czy zaadoptowana, no tu wymagałoby to jakiegoś jeszcze, powiedzmy, zaangażowania się i to innych zupełnie sił, nazwijmy to, niż takie amatorskie poczynania, dlatego że po prostu żaden amator nie będzie w stanie tutaj ani jakiegoś pozwolenia na wykopaliska sobie otrzymać, czy też w ogóle mieć środki na takowe. Także to podejrzewam, że skończy się oczywiście na legendach. Te legendy na temat owej pradawnej cywilizacji, która tutaj była, właściwie nabierają w tej chwili takiego renesansu i coraz to chwilę pojawia się jakiś artefakt, który rzeczywiście sugeruje istnienie jakiejś formy kultury tutaj w odległych czasach. Aczkolwiek aż nie tak odległych, jakby niektórzy przypuszczali, dlatego że właśnie owa zagłada owej cywilizacji jest przez niektórych datowana i ja powiem wam, że ma to bardzo mocne podłoże archeologiczne na skutek różnych artefaktów, geologiczne, jak i też owe nowoczesne metody datowania również potwierdzają taki faktum, gdzie kataklizm po prostu zakończył funkcjonowanie owej cywilizacji i to właśnie w roku około 1260 przed naszą erą. Także tutaj znaleziska polskich archeologów datujących tutaj działania owej kultury na rok 1400 do około 300 przed naszą erą
400, przepraszam, przed naszą erą, jak najbardziej koreluje z tym. Tym bardziej, że właśnie w roku 1400 przed naszą erą, tak to nazwijmy, trudne słowo, przed naszą erą, czy też przed narodzeniem Chrystusa, jak niektórzy by chcieli, jesteśmy w świętym miejscu, niech będzie, nastąpiła pewna wędrówka ludów, ucieczka, przemieszczenie się grupy ludności właśnie na południe Europy. I też jest to data, po której już żadnych znalezisk tego typu nie ma. Czyli nastąpiła jakby gwałtowna ewakuacja. Według niektórych, nazwijmy to cały czas, mówię niektórych, ponieważ ilu badaczy, tyle teorii, aczkolwiek w tym są większość zgodna, jeżeli chodzi o kataklizm, natomiast co się potem stało, to już jest sprawa dyskusyjna. W każdym razie ten lud owego roku, nazwijmy to, 400 przed naszą erą, niech będzie, nie kombinujmy, po prostu zniknął w tajemniczych okolicznościach, przepadł. To znaczy przepadł, zniknął z areny historii, natomiast wypłynął gdzieś indziej, ale ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Zobaczcie, że mówi się też tutaj o starej górze. Stary kraj, stara góra, wrócą starzy mieszkańcy, wróci stara mowa. To jest wszystko bardzo ciekawe. Wszystko dotyczy tutaj tego regionu. Ja mówię tego regionu, niektórzy mogą stwierdzić tak, ale to się ciągnie aż tutaj od Bałtyku, powiedzmy do skraju Tatr gdzieś tam, czy nawet dalej. Tak, to jest właśnie ten północny region, owa Hyperborea, być może jej resztki, których ślady cały czas są tutaj odkrywane, choćby i owa słynna anomalia bałtycka, tak się ona nazywa. Zwrócę jeszcze uwagę również na ów las iglasty, który wyrósł kiedyś, kiedy morze tutaj w Zatoce Gdańskiej nieco opadło i ujawniły się te korzenie. Ja kilka dni temu rozmawiałem tutaj ze znajomymi moimi jeszcze z dawnych lat, którzy opowiadali mi jak o tych przemianach różnych, powiedzmy, gospodarczych tego regionu, gdzie pogłębiano tutaj zatokę i piasek na plaży dowożono. Te koparki pogłębiarki wydobyły znowuż masę bursztynów. To znowuż świadczy, tak naprawdę bursztyn jest świadkiem, czy też efektem jakiejś katastrofy, która stała się nagle. W jednym momencie gigantyczny teren, obszar lasów iglastych został jakby zlikwidowany za jednym zamachem i ta cała właśnie żywica została po prostu tam jakby zamrożona, tak byśmy mogli powiedzieć, w czasie. Przetrwała do naszych czasów w formie bursztynu. To jest tylko tutaj. Bursztyn jest śladem katastrofy. Ja mogę jeszcze tutaj dopowiedzieć może coś takiego, że też było tu święte źródło tak zwane. Podobnież tu gdzieś ono jeszcze resztki jego gdzieś może są. Ja tu tak nie widzę za bardzo. Tam może jeszcze sobie troszeczkę pochodzę. W każdym razie mówiono, że woda miała tutaj cudowne właściwości, ale tak jest zawsze w tych różnych dziwnych, cudownych miejscach. Mamy zawsze cudowną wodę z cudownymi właściwościami. Legenda mówi, że tak długo te cudowne właściwości tutaj działy, dopóki jeden z, powiedzmy, potrzebujących nie napoił tym, czy swojego konia, który był ślepy, koń odzyskał wzrok, jak mówi legenda, i cóż, od tej pory źródło przestało być święte. Jakby nie było, legendy pozostały. Pozostały też hipotezy, tak nazwijmy to, hipotezy, które bardzo ciężko będzie potwierdzić, dopóki nie przeprowadzi się tu jakichś skutecznych, powiedzmy, badań, odwiertów czy tak dalej, ponieważ niektóre hipotezy idą bardzo głęboko w historię tejże góry, mówiąc o właśnie grobowcu owego władcy, który gdzieś tam pode mną powinien się znajdować.
Mówi się, że Niemcy próbowali tutaj coś kopać. Są też jakby opowieści mówiące o tym, że w czasie II wojny światowej Niemcy, którzy Gdynię tutaj opanowali, zagarnęli, zaczęli tą górę badać i sprowadzono nawet górników, tu rzekomo, ja powiem wam rzekomo, bo nie trafiłem na takie ślady, które o tym by mówiły. Natomiast faktum jest, że rzeczywiście tutaj kopano, ale kopano powód przynajmniej oficjalny był taki, że kopowano, tutaj przekopy robiono ze względów właśnie militarnych, nazwijmy to, ponieważ tu umacniano tą Gdynię, była wojna, Niemcy potrzebowali materiału. No i również przed wojną Gdynia była w czasie budowania, także tutaj te przekopy były i tak dalej. I takie stwierdzenia, że właśnie tutaj te jamy i dziury powstały, ponieważ szukano jakichś skarbów, no trudno będzie dla mnie jakby no, jako faktum uznać. Nie przeczę, że tak było, że, że takie poszukiwania również były prowadzone, ale na razie wszystko wygląda na to, że miały to raczej, były to raczej prace inżynieryjne, nazwijmy to, które potrzebowano po prostu materiału do budowy różnych tutaj infrastruktury w czasie II wojny światowej, też po wojnie. Także trudno będzie coś na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o skarb, który znaleziono, właśnie ten kociołek, powiem, o którym wspomniałem, z monetami, medalionami, kosztownościami i tak dalej. Oczywiście one trafiły do muzeum. Było to w latach 30., natomiast Niemcy po zagarnięciu Gdyni po prostu zabrali, przywłaściwili sobie ten skarb. On dzisiaj nie został jeszcze odnaleziony, nie wiadomo, przepadł gdzieś, pewnie jakiegoś zbieracza sobie gdzieś w Argentynie leży, tak powiedzmy. W każdym razie nie udało się go odzyskać, ale ten skarb nie miał nic wspólnego z tymi legendami o pradawnych kulturach i cywilizacjach, ponieważ tutaj też odbywały się pielgrzymki. Był tutaj w pobliżu kościół świętego Mikołaja. Niektórzy z tych pielgrzymów byli napadani. Po prostu zabierano im różne dary i podarunki dla świętego Mikołaja. I też chowano, i właśnie to było ciekawe, bano się z tym gdzieś na początku w mieście pojawić, czy gdziekolwiek, więc zakopywano je w różnych miejscach. I niektórzy twierdzą, że właśnie są to resztki takich łupów, które właśnie są wydobywane i znajdowane. Także nadal można tu teoretycznie coś znaleźć. Ale wracając właśnie do owej legendy prodawnej kultury, to rzeczywiście nie można tej górze odebrać tutaj swoistej magii. Powiem wam, że jest tu niesamowita atmosfera, jest cisza, ćwierkają ptaki i rzeczywiście ja siedzę tutaj w takim leju jakby na środku, aczkolwiek tam pokazywałem wam, filmując telefonem, zresztą ja to jeszcze raz pokażę kamerą, nagram to tam, tą zwykłą, nie telefonem, tylko prawdziwą kamerą wideo, ten lej, który podobnież właśnie jest owym, miał być owym szybem, który Niemcy rzekomo tam wiercili i tak dalej, ale powiem wam, że nie udało mi się jak dotąd jednoznacznych informacji zdobyć. Rzeczywiście taki proceder miał miejsce. Mówi się tutaj, że był w to zamieszany sam Hermann Göring. Był to zbieracz, fanatyk sztuki, nazwijmy to, zbieracz, no po prostu no, gromadził kosztowności, obrazy, różne takie właśnie relikwie w swoim muzeum. Aczkolwiek powiem wam, że płacił za nie, to jest też ciekawa taka historia. On po prostu kupował je za grube pieniądze. Wiadomo skąd te pieniądze były, to jest druga historia, ale robił to dlatego, ponieważ jak twierdził sam, nie chciał przejść do historii jako złodziej. I finał był taki, że jeżeli coś mu się podobało, to po prostu wymuszał sprzedaż na właścicielu. Płacił mu za to oczywiście, ale można to nazywać jak chcemy, po prostu Göring był złodziejem, no niestety tak trzeba go nazwać, tu nie ma dwóch słów nawet. No, niektórzy próbują mówić, że był zbieraczem i że dzięki niemu wiele dzieł sztuki ocalało, inaczej wojna by je zniszczyła, ponieważ muzea i różne takie instytucje płonęły i tak dalej, i tak dalej. Ja wam o tym mówię, ponieważ on tutaj miał swój dom nadmorski, miał w Sopocie willę.
do której często przyjeżdżał, i też jego z licznych, jeden z licznych gości owego pana Hermana był nie kto inny jak pan Beck. Także chodził tutaj z nim często na polowania, no może nie tutaj, ale gdzieś tam w Lasach Oliwskich sobie tam panowie poczynali, także cała ta klika się bardzo dobrze znała. Kiedyś swego czasu ojciec opowiadał mi właśnie historię, że po wojnie ta opuszczona willa została później oczywiście splądrowana tam przez różnych poszukiwaczy właśnie takich relikwii, które pozostały po tych, powiedzmy, bonzach władzy niemieckiej, między innymi właśnie owego Hermana, i wszystko było już praktycznie rozszabrowane, oprócz jego dubeltówki, która się zachowała, i ktoś tutaj z Sopotu tą dubeltówkę myśliwską miał i mój ojciec ją swego czasu oglądał również, miał ją nawet w ręku, jak mówił, ale taka opowieść na boku. Nieważne, w każdym razie ja wam dlatego właśnie to opowiedziałem, ponieważ właśnie ten człowiek się również takimi historiami zajmował, może nie od strony okultystycznej, tak jak robił to Heinrich Himmler, ale właśnie od strony materialnej, i no, teoretycznie można powiedzieć, że byłby również zainteresowany rozkopaniem tutaj tej góry i wyciągnięciem owego grobowca. De facto nic takiego nie nastąpiło. Przynajmniej nie ma historycznych śladów, że coś takiego miało miejsce. Ja wiem, że niektórzy mogą się z tym nie zgadzać, ponieważ istnieją w sieci różni autorzy, którzy mówią, że właśnie takie rzeczy tu się działy, ale powiem wam, że no, brak świadków. Ja nie dotarłem. Jeżeli ktoś wie, zna takowych, albo jakieś konkretne informacje, jakichś dokumentów, zdjęć, czy jakichś relacji naocznych świadków takiego procederu, to po prostu niech napisze na kanał, a wtedy być może pójdziemy tym tropem. Na dzień dzisiejszy nic takiego po prostu nie ma odbicia w jakichś archiwach, w jakichś, powiedzmy, tutaj procedurach. Też ciekawostką jest, że po wojnie tutaj ta komuna, która nastąpiła, również się za bardzo tym nie interesowała. Jak już wspomniałem, że powstała żwirownia i różne takie historie. Natomiast sama góra, tajemnica tej góry, myślę, że jest cały czas do odkrycia. Być może nie jest ona tak spektakularna, jakby się nam wydawało, ponieważ takie miejsca kultu są w całej Europie. Takie góry, właśnie adaptacja takiej góry, jak już właśnie wspomniałem o Bośni, nie jest niczym jakby no, szczególnym. Ta cywilizacja takie monumenty zostawiała po sobie. Natomiast ciekawostką jest właśnie, że po owym roku 1260 przed naszą erą nastąpiła jakby eksplozja takich rzeczy, ponieważ te właśnie znaleziska, większość tych znalezisk datuje się właśnie ta nowa, powiedzmy, kalibracja czasowa ukazuje właśnie taki obraz. On się coraz raz po raz, nazwijmy to, pojawia tu i ówdzie w jakiejś, powiedzmy, materiale, w jakimś czasopiśmie naukowym. Też ja słyszę co jakiś czas w telewizji, gdzie właśnie takie ciekawostki, na przykład z północy Europy, gdzie mówi się o badaniach archeologicznych, o odkryciach nowych grobów jakichś władców niewiadomej kultury, czyli coś się dzieje, natomiast często jest tak, że jak my jako widzowie, czy jako rządni wiedzy, obserwatorzy tych wydarzeń, zawsze chcemy jakby takiego przełomu i nalegamy, że skoro tak jest, to trzeba wszystkie książki o tej historii przepisać. Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ to, co się wyciąga, te wszystkie artefakty, to jest układanka, to są pucle, które po prostu układa się cały czas i to potrwa jeszcze wiele dziesięcioleci, zanim jakiś obraz się ułoży. Natomiast problem jest, ja widzę tu problem zupełnie gdzieś indziej. To ma związek właśnie z finansowaniem takich historii. Jeszcze raz tutaj zwrócę na to uwagę, że po prostu nie ma tutaj żadnej chęci, nazwijmy to, aby sfinansować taką jakby
akcje, choćby i powiedzmy prześwietlenia tej góry, tak nazwijmy to w cudzysłowie prześwietlenia, przebadania georadarem na przykład. Mamy te możliwości, dlaczego nie? Pamiętacie, co było, kiedy złoty pociąg gdzieś tam się miał pojawić? Podobnież był i co się działo, jakie środki były, ponieważ było tam jakieś, powiedzmy, wizja wzbogacenia się, więc nie szczędzono środków, natomiast tutaj raczej poza ciekawą historią nikt nic by nie zyskał, co najwyżej może trzeba byłoby historię troszeczkę przepisać, no i po prostu nie ma specjalnych chęci w tym. Ja dlatego z tego miejsca po prostu, no nie zaapeluję, ale zwróćmy na to uwagę, mi się wydaje, że jedyna szansa właśnie takich badaczy, powiedzmy, ja się nazywam niezależni czy alternatywni, będzie tylko wtedy, kiedy się jakąś fundację powoła, której celem nadrzędnym byłyby właśnie takie badania, na które można byłoby zacząć zbierać fundusze, mieć cel zbierania tych funduszy, nie na jakąś biurokrację, nie na budowę nowych niezależnych stacji telewizyjnych, tylko właśnie na po to, aby można było zaangażować odpowiedni zespół ekspertów i jakieś ciało, które by czuwało nad tymi finansami, które by w 100% były kierowane właśnie na rozwiązanie zagadki. Problem jeszcze jest taki jeden, że po prostu takie miejsca jak to, które są przez tutaj powiedzmy kościół swego czasu protestancki, bo to byli kiedyś protestanci, to jest taka ciekawa historia z protestantami tu na tej górze, także byłby problem, ponieważ władze kościelne są nie za bardzo chętne, jeżeli by tu ktoś teraz miał zamiar jakieś badania prowadzić, które mogłyby doprowadzić do jakiejś niezgodności z kanonem wiary i tak dalej, i tak dalej. Tak, tyle o tajemniczej górze. Tu jest jeszcze więcej takich zagadek i opowieści, można byłoby się godzinami rozwozić, ale powiem wam, że czas mnie goni. Ja przejechałem tutaj 20 parę kilometrów, muszę jeszcze 20 parę kilometrów wrócić do Brzeźna. Powiem wam może jeszcze, że swego czasu właśnie, kiedy protestanci, właśnie tą protestancką jeszcze taką legendę, ponieważ tu się kilka cudów wydarzało na tej górze właśnie z tą ową wodą świętą, tak był tu też cud z figurką pewną, gdzie właśnie owego świętego Mikołaja figura i innych świętych tutaj zagościły protestanci. Jednej z tych figur po prostu ją w czasie przejęcia zabrali stąd, ale ona na drugi dzień pojawiła się z powrotem w tym samym miejscu ku przerażeniu owych protestantów, czyli stał się cud. Figurka w jakiś sposób cudowny wróciła z powrotem na miejsce, więc obcięto jej nogi. Oczywiście to była figurka z drewna, obcięto jej te nogi, żeby już nie wracała. Powtórzyło się to kilkakrotnie, ale w końcu po którymś tam razie już zniknęła na dobre i jak niektórzy twierdzą, że po prostu po którymś razie święty Mikołaj miał już dość się bawić w te właśnie w tą głupotę tutaj wojny religijnej, nie chciał się w to angażować i po prostu sobie poszedł. Tyle legenda. Ja kończę z tego miejsca. Żałuję, że nie mogę tutaj powiedzmy dłużej posiedzieć i po prostu wam tutaj kompletnie tego terenu pokazać. Aczkolwiek powiem wam, że wiele byśmy nie zobaczyli. Są tu drzewa, krzaki, krzewy, ścieżki, jak na każdej innej górze. To jednak myślę, że mimo to warto ją odwiedzić i zastanowić się nad tym, co my tu mamy, ponieważ my tu mamy przeróżne skarby, i to takie, które właśnie dotyczą prehistorii, która się również tutaj działa. To jest nie tylko Sumer, nie tylko Akadia, nie tylko Babylon, nie tylko inne tego typu kultury, o których słyszymy, których potężne artefakty zostały znalezione i zostały wystawione w muzeach całego świata. To jest też artefakt, ta góra, też ślad naszej kultury tutaj, rdzennej kultury tych terenów. Niestety jest zapomniany, mało odwiedzany i w ogóle rzadko wspominany. Też również, jak widzicie, nie ma tu specjalnie ani turystów, ani
wycieczek. Może to i dobrze, ale pamiętajmy o tym, że są te miejsca i mam nadzieję, że ten napis, który tam widzieliśmy, iż duch owej góry tutaj powróci jeszcze, no kto wie, może powróci właśnie w formie wyjaśnienia zagadki owego niezwykłego miejsca. Żegnam się z wami z tego miejsca. Ja jeszcze postaram się wam tutaj troszeczkę tak bez komentarza troszeczkę pofilmować. Wstawię to później na kanał, także sobie wszystko to wspólnie w spokoju obejrzymy. Liczę na wasze komentarze. Jeżeli ktoś jakąś informację ma dotyczącą tej góry, niech śmiało komentuje albo do mnie napisze. No, pamiętajcie, że co dwie głowy, to nie jedna i taka właśnie kumulacja wspólnych sił zawsze może dopomóc dołożyć tej cegiełki, rozwiać trochę tą mgłę i może kiedyś z tych wszystkich cegiełek uda się jakiś konkretny obraz ułożyć tego właśnie fascynującego, magicznego miejsca. Żegnam wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Tak, uff, teraz muszę się napić.
tak to właśnie wygląda. Dotarłem. Powiem wam, nie było łatwo. 20 parę kilometrów z Brzeźna. Jednym ciągiem dało się we znaki. Ostatnie metry były, no, powiedzmy, odczuwalne. Taki składak jest bardzo fajny, ale powiem wam jedno. Na pewno nie jest to rower górski. No cóż, ale jest co jest. Tak. Przepiękne miejsce. Bardzo zielono. Niesamowita cisza, powiem wam. Nikogo nie ma. Ani jednego człowieka. Ta cisza jest wręcz magiczna. Aż się nie chce stąd odjeżdżać. Tak, ta góra ma coś, powiem wam. Jeszcze może wejdę tam na górę. Zobaczycie. Właśnie to owo. Ten szyb podobnież. Tak mi się wydaje, że to jest on. Nie jestem pewny. Może ktoś z was jakby wie lepiej. Ja tu też jestem pierwszy raz. Ale wykorzystałem tutaj ten czas. Tutaj. Zobaczymy. Idziemy. Tak. Jest to tu. Czy nie tu? W każdym razie widzicie, że tu palą ognisko. To znaczy miejsce jest. Widać, że tu się ludzie zbierają. To jest szczyt. Wyższego punktu nie widzę. Tam jest jeszcze, ale to jest między ta sama wysokość. Lekki wietrzyk. A tu jest taki jakby... Praktycznie stojąc z tego miejsca, wydaje się, że jest to swego rodzaju krater tak naprawdę. Być może jest to szczyt. Może tu podobnież kopano, a nie tutaj. Chociaż to miejsce jest troszeczkę wyżej położone. Także schodzimy. Dzwony biją. 18, ja miałem być na 18 z powrotem. Jeszcze paru znajomych się ma ze mną spotkać tutaj z dawnych lat. Niestety będą musieli poczekać. Podejrzewam, że około półtorej godziny mnie będzie czekać tutaj jazda z powrotem. Także schodzę. Mam nadzieję, że zejdę bez problemu. Ta, ho, 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 ho. No, no, no. Dobra, no to teraz lecimy sobie. Tak, czas. Czas jest to, czego często brak, niestety. Tak. Góra Świętego Mikołaja. Istnieje czy nie? Mowa o Świętym Mikołaju. Ocencie sami. No tak, jakaś próba musi być.